schody czy granitowe schody. Ta cegła oczywiście była kiedyś bardziej czerwona, to wszystko tu jest teraz szare, było kiedyś jaśniejsze. Natomiast to miała trzy funkcje. Pierwsza była taka, że pokazywała statkom, gdzie jest wejście do portu. Z Zatarniami w Gdańsku jest związana taka historia, która jest związana właściwie z Półwyspem Westerplatte. Kiedyś wejście do portu w Gdańsku mieściło się tam daleko, Państwo tego nie zobaczą nawet z góry, gdzie jest teraz twierdza Wisłoujście. Tam była pierwsza latarnia jeszcze wybudowana w XVI-XVII wieku. Ta góra latarniana w tej chwili jest wieżą widokową. Później zbudowano tutaj w okolicy dwie tak zwane blize, czyli mniejsze latarnie, ponieważ piaski, które nanosiła woda, tworzyły ten półwysep i wejście do portu cały czas się przesuwało w tę stronę, aż wreszcie przesunęło się tutaj i na razie się chyba nie przesuwa. Stąd decyzja Rady Miasta Gdańska ówczesnej, żeby tę latarnię wybudować w tym miejscu. Jak mówiłem, pełniła funkcję taką, że pokazywała wejście do portu. Druga funkcja wiązała się z tym, że na samej górze była tak zwana stacja pilotów. Teraz piloci, którzy wprowadzają statki do portu, mieszczą się w tym budynku za latarnią. Wtedy siedzieli na górze, czy też stali, wypatrywali statku, który wywieszał sygnał, że chce wejść do portu, ponieważ żaden statek bez pilota nie może wejść do portu, oprócz wycieczkowców. I tutaj często zawierają wycieczkowce bez pilotów, natomiast wszystkie inne statki muszą mieć asystę pilotów. No i wchodzili na ten statek, wprowadzali go do portu. Trzecia funkcja związana jest z tą kulą na samej górze, jest tak zwana kula czasu. Kula czasu przed wynalezieniem radia pokazywała dokładną godzinę 12 południa oczywiście. To pozwalało kapitanom statku ustawiać swoje chronometry na właściwą godzinę, wiedząc, że są na danej długości geograficznej. Potem, gdy wypływali na morze, gdzie nie było żadnego punktu odniesienia, dzięki temu ustawieniu chronometru mogli się zorientować, na jakiej długości geograficznej się znajdują. Takie kule czasu były ustawione w wielu miejscach, mówimy o końcu XIX wieku, w wielu miejscach na wybrzeżach całego świata, ale kiedy Marconi wynalazł radio i sygnał radiowy o 12 był przesyłany radiem i nie było potrzeby wypatrywać, kiedy opadnie kula czasu. Kule czasy zaczęły tracić swoje znaczenie i zdejmowano je, demontowano, czyli generalnie zaczęły znikać. Nasza kula czasu to jest jedyne urządzenie tutaj, które jest nowe, ponieważ ona została zrekonstruowana. Kula czasu oryginalna została zniszczona w latach 20. ubiegłego wieku przez burzę. Już jej potem nie odbudowano, bo jak mówiłem, Marconi załatwił sprawę. I kula czasu została odrestaurowana, jest tutaj od 2008 roku. Z latarnią wiąże się historia związana z rokiem 1939, ponieważ 26 sierpnia z latarni wywieszono, oczywiście nie samowolnie, tylko dzięki zwierzchności władz portu, kod sygnałowy tor wolny, wodny wolny. To jest takie zdjęcie, gdzie widać to. I tutaj do portu Gdańsku płynął Schleswig-Holstein, który 1 września zaczął strzelać w kierunku Westerplatte, ale 3 minuty wcześniej żołnierze niemieccy, prawdopodobnie Wehrmachtu, może któryś z gdańskich formacji wojskowych, zaczęli z okienka, które jest nade mną, ale nie te pierwsze, tylko to drugie, postrzeliwać Westerplatte. Jedyne działo 75 mm, które nasi żołnierze na Westerplatte mieli, drugim strzałem trafili dokładnie w to okienko. Widać to zresztą bardzo dobrze na filmie Różewicza Westerplatte z lat 70., chyba 73 roku. Wybili tam dziurę, zabili tych żołnierzy. I ta jaśniejsza cegła, którą Państwo widzą, to jest właśnie to, że ona jest jaśniejsza, to jest spowodowane tym, że została ta dziura jeszcze w 1939 roku przez Niemców załatana.
Po wojnie latarnia pełniła swoją funkcję, ale coraz bardziej ograniczoną, ponieważ była już przestarzała, koniec XIX wieku, a tu mówimy już o latach 50., 60., 70. I w końcu w 1984 roku latarnia została wycofana z użytku na rzecz latarni, która Państwo zobaczycie z góry, najbliższej latarni na polskim wybrzeżu, latarni w porcie północnym. Bardzo nowoczesna, oczywiście jakby najbardziej przydatna do tego, do tej funkcji latarnia, ale jednak niezbyt piękna. I jak wspomniałem, od 1984 roku ta latarnia stała nieczynna, nadzorowana tylko tutaj przez panów z budynku obok, którzy się tym opiekowali z Urzędu Morskiego. Pan Jacek Michalak, który przyjechał tutaj z Kanady, zobaczył, zachwycił się, włożył swoje zarobione pieniądze w odrestaurowanie tej latarni, bo była w bardzo złym stanie. I od 2004 roku tę latarnię można zwiedzać. Państwo są trzecią grupą dzisiaj, która po pandemicznej przerwie może będzie, mogła będzie zwiedzać tę latarnię. Więc zapraszam serdecznie na podziwianie widoków. Zachód słońca będzie niedługo, za pół godziny, za 25 minut widzę Państwa na dole. Dziękuję.